dwugodzinne rozmowy za nami. Mogę tylko powiedzieć z wielką naprawdę satysfakcją, że wsłuchiwaliśmy się w głosy wszystkich uczestników tych rozmów. To, co mogę w tej chwili zadeklarować, to na pewno kilka spraw. To po pierwsze, ponieważ mamy wspólny kanał, na którym komunikujemy się ze wszystkimi wojewodami, zawnioskuję, żebyśmy wystosowali wspólne pismo do naszego premiera, wskazujące to wasze podstawowe żądanie, żeby granice przed napływem towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, po prostu o konieczności zamknięcia tej granicy, o czym tutaj najgłośniej mówicie, taki przekaz do premiera Tuska bezpośrednio skierujemy. Kolejne kwestie, to co można zrobić tutaj na terenie naszego województwa, to obiecuję, że już jutro z rana będzie spotkanie ze wszystkimi inspekcjami, które w obszarze, o którym tutaj rozmawialiśmy, bezpieczeństwa żywności i zbóż i o tych wszystkich właśnie problemach, które tutaj były sygnalizowane, się spotkamy. Wypracujemy kwestie odpowiedniej kontroli i nadzoru na terenie naszego województwa. Zrobimy taki audyt, zbierzemy informacje na temat tych wszystkich firm i punktów przeładunkowych. Wypracujemy po prostu takie rozwiązania, które łącznie chociażby z numerem alarmowym, na który można by było zadzwonić, ale uwierzcie mi, że to nie jest takie proste, że ja dzisiaj powiem, że od jutra to będzie działać. Będziemy jutro o tym rozmawiać i to w granicach tutaj oczywiście tych kompetencji służb wojewody będzie realizowane. Zaprosimy też do współpracy Urząd Celno-Skarbowy. Jedna deklaracja jest bardzo ważna, to co tutaj pani wojewoda powiedziała, że wspólnie z innymi wojewodami zaapelują do premiera o rozwiązanie naszych trzech podstawowych postulatów. Jesteśmy tak przyparci do muru i tylko władza na najwyższym szczeblu krajowym jest w stanie rozwiązać nasze postulaty, tak? I to jest bardzo ważne, co pani wojewoda powiedziała, że zaangażuje wszystkich wojewodów i wspólnie wystąpią do premiera o to, żeby się zajął naszymi postulatami, tak? Tylko premier, prezydent, komisarze w Unii Europejskiej są w stanie rozwiązać nasze problemy, tak? To jest, myślę, jakiś konkret, tak? A w piątek już będziemy wiedzieć, czy ten konkret zostanie zrealizowany, czy nie zostanie zrealizowany, tak? Musimy wszyscy jechać na granicę i tam musimy wywierać presję na rządzących dalszą, tak? Nie możemy zaprzestać akcji protestacyjnej. Po prostu musimy cały czas nakładać presję, tak, ale nie możemy presji wywierać na lokalnych mieszkańcach i utrudniać im życia, tak? Nasze miejsce jest na granicy i tam musimy protestować. Wszyscy na granicę! 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 Że tu się takie rzeczy nie działy. Wojewoda Kłosowski już tutaj nie rządzi, ani w tym województwie, ani w kraju. Pani też do rolników nie wyszła. Proszę panią, proszę. Czy władza jest ślepa i głucha? Wszyscy o tym dobrze wiecie, co się dzieje. My musimy jechać na wschód. To jest tylko jedna decyzja naszego premiera. To jest... A nie zajmę stanowisko, to my jak pojedziemy na wschodnią granicę i nam policja stamtąd wygoni. Proszę deklarować. Byli wczoraj chłopaki, co zrobili? Transport już my, a policja pilnowała. Wszystkie deklaracje... Witajcie się ogólmani! Zostały złożone. Bronimy polskiego kraju, naszego kraju. Nie podejmie żadnych decyzji, żadnych. Co robi minister rolnictwa i premier w tej sprawie? Nie trzeba tu krzyczeć. Jakby się wzięli do roboty i zajęli tymi sprawami, nie byłoby nas tutaj. Co oni robią? Brawo dla pani! Dlaczego władza jest ślepa i głucha? Dlaczego władza jest ślepa i głucha na nasze problemy? Jeśli chodzi o stanowisko ministra Czesława Siekierskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi w tej sprawie, w sprawie tych trzech postulatów,
to odbywają się rozmowy techniczne z Ukrainą w tej chwili, mające na celu ograniczenie importu i tych produktów rolno-spożywczych. Te uwagi zgłoszone przez rolników będą 26 lutego przedstawione na posiedzeniu Unijnej Rady Ministrów do spraw rolnictwa oraz na posiedzeniu Rady Ministrów już w tym tygodniu. Natomiast kwestia ograniczenia do minimum Zielonego Ładu to też jest z wypowiedzi pana ministra ważna sprawa. Dlaczego policja nie kontroluje pociągów, które przez Opole przewożą ukraińskie zboże? Dlaczego policja tego nie robi? Żeby się pan komendant Drozdowski, który stoi za panią, wypowiedział. Albo pani, żeby w jego imieniu odpowiedziała, czy pani się zwracała do policji, żeby kontrolowała. Drugi postulat. 2 tygodnie na działanie albo proszę odejść. Do tej pory te rozmowy, nasze dzisiejsze spotkanie, piątkowe spotkanie było i jest bardzo merytoryczne. Posłuchajcie, nie stawiajcie ultimatum 2 tygodnie albo musisz odejść po 2 tygodniach czy 3 tygodniach pracy na tym stanowisku. Dlatego, że działanie na podstawie i w granicach prawa, zgodnie z procedurami, wymaga troszeczkę dłuższej perspektywy czasowej. Doskonale wszyscy wiemy, tak jak pani tu wspomniała, że na tych schodach przed wami stał inny wojewoda rok temu i jego należałoby zapytać, co zrobił przez ten rok. Natomiast, dajcie powiedzieć, bardzo was proszę, to nie chodzi o to, żebyśmy tutaj podgrzewali tą atmosferę. Po co? Bardzo was o to proszę, żebyście zwrócili łaskawie uwagę na to, że ta robota jest, że między nami, proszę zwrócić uwagę, nie ma cały czas sporu. My nie mówimy nie, my mówimy tak, jak mówi polski rząd, jak mówi polski minister rolnictwa. W ramach umów z Ukrainą wymaga to uzgodnienia, dlatego że my ciągle jako kraj jesteśmy też dużym eksporterem na Ukrainę, nie tylko importerem. Więc to są tematy bardziej złożone. Jak jeszcze miesiąc czasu będzie otwarta granica, to my już nie mamy tu po co przychodzić. My już nie mamy to co przychodzić. Będziecie mieli spokój z nami, bo nas tu nie będzie. Tysiące ton, miliony jadą tego zboża. Niszczą nasze rolnictwo, europejskie rolnictwo. My już tu nie przyjdziemy do was, bo nie będzie po co.